Dzień dobry. Za momencik porozmawiamy sobie o rzeczach ważnych, czyli o horrorze, ale zanim to nastąpi, może podzielę się informacją posiadaną i tak również przez Państwa, z kim w ogóle będziemy dzisiaj rozmawiać. Zacznę może od szarego końca, że tak powiem, ale last but not least. Adrian Warwas, Agnieszka Brodzik, Szymon Cieśliński, Dawid Kain, znany również pod pseudonimem Marcin Kiszela, a ja nazywam się Bartek Czartoryski. Będziemy dzisiaj rozmawiać o grozie w popkulturze i wydaje mi się, że trudno jest znaleźć temat bardziej obszerny tak naprawdę, ponieważ nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale wydaje mi się, że groza jest gatunkiem, który jest, można powiedzieć, ze swojej natury rzeczy immanentnie zanurzonym w popkulturę. Chodzi mi o to, że trudno mi sobie wyobrazić chociażby jedno dzieło dotykające tematyki grozy, czy to literackie, komiksowe, czy filmowe, czy growe, które można by było spokojnie wyjąć poza ten popkulturowy nawias i ono by sobie mogło bez popkulturowych kontekstów istnieć. Więc ja tutaj rzucam taką tezę i czy byście się z nią zgodzili, czy też nie. Dawid? To jest najtrudniejsze pierwsze pytanie, jakie kiedykolwiek padło prawdopodobnie. Groza bez kontekstu. Coś jak niedźwiedź zjada człowieka. No, groza, dla mnie to jest taki zawsze problem z grozą, że nikt nie wie w sumie, co to jest za gatunek. I jedni definiują tak, że jak jest element nadnaturalny, to jest groza, a inni wskazują, że jak jest psychopata, to też jest groza. Na co wchodzą trzeci i mówią, że psychopaci to nie ludzie, bo mają inne działanie mózgu, więc to jest element nadnaturalny. I ciężko jest to zdefiniować. Dla mnie to jest bardziej klimat, w jakim utrzymany jest utwór. To znaczy, może być science fiction groza, może być właśnie groza realistyczna, tak jak jest u Ketchama, może być rzeźniogroza, jak Edward Lee i ten nurt. No i tak, ona jest bardzo uwikłana w popkulturę i w schematy i w tropy. A próby wyzwolenia się z tego są skazane na porażkę. Znaczy, to jest teza, z którą ja się do końca chyba nie zgodzę jednak, Bartku, bo to jest jednak uogólnienie pewne, bo mamy, oczywiście groza to jest konwencja, tak, tekstów kultury. Jak mamy teksty w konwencji, no to popkulturę mamy, tak, w gruncie rzeczy, gatunki, konwencje i tak dalej, ale z drugiej strony przecież mamy elementy grozy, grozę sfunkcjonalizowaną, tak, zestetyzowaną, nie wiem, czytasz Olgę Tokarczuk, czytasz Jannę Bator, no i tam masz elementy grozy, tak, masz sceny, o których myślisz, przy których myślisz o horror, ale z drugiej strony nie powiesz, że to jest popkultura, nie? Znaczy, to jest pytanie do mnie, tak? To ja was o to pytam. Znaczy, dobra, ja stwierdzam, że nie, wtedy jednak nie powiesz, że można czasami, znaczy, ale to są bardziej no, elementy, tak, właśnie, konwencji. Znaczy, już nie chciałbym się wikłać w jeszcze trudniejszą dyskusję odnośnie do tego, czy powieści Olgi Tokarczuk gdzieś tam się na popkulturowej mapie plasują. Ja uważam, że tak, ale to już nie będziemy może określać miejsca, bo nie o to chodzi. Ja kiedy zadawałem swoje pytanie, raczej myślałem o grozie jako gatunku, który wydaje mi się jest gatunkiem chyba najbardziej skonwencjonalizowanym ze wszystkich. Nieważne, czy jest to groza literacka, czy filmowa. Nie musicie się oczywiście ze mną zgadzać, więc przeciwnie, będzie lepiej, jak się ze mną nie zgodzicie, ale tak jak Dawid powiedział, że groza to klimat, mi się jednak wydaje, że również groza to pewien katalog chwytów stylistycznych, które są używane na przykład w filmie i dopiero wtedy można go zaliczyć do gatunku horroru, a mianowicie zombie nie czyni horroru, prawda? Jeżeli mamy w filmie wampira czy zombie, nie mamy automatycznie do czynienia z horrorem, a jeżeli film jest nakręcony w danym stylu, wtedy jak najbardziej. No tak, no bo tak jak, nie wiem, u Noela Carola, o którym na przykład Agnieszka wspomina w wszystkich swoich prelekcjach praktycznie w kraju, no to on mówi tak, że sam potwór nie czyni horroru. Tak, musimy mieć potwora albo potworność, tak jak Dawid powiedział, tak, to może być potwór sensu stricte, czyli zombie, wampir, ale może być też właśnie seryjny morderca, który zazwyczaj jest tak jednak mniej typowy niż w życiu realnym, jest nierzeczywisty, tak, zaburza porządek świata, ale to może być, nie wiem, niby dziura z powieści Katie Kodży, czy, nie wiem, kolor z innego świata u Lovecrafta, coś w ogóle niesprecyzowanego, ale i tak to jest za mało, no bo właśnie masz wampira, ale to może być paranormal romance, to może być fantasy, tak, jak mamy wampira u Sapka, to nie myślimy sobie, o, horror nagle się robi, tylko po prostu nie ma tej funkcji, a funkcją jest właśnie wzbudzanie strachu, lęku, obrzydzenia, no i tak jak powiedziałeś, no to musi być, dopiero wtedy mamy grozę. W horrorze nawet wydaje mi się, że może nie być zupełnie niczego, żeby straszył, prawda? Nie musi być środka straszącego, jakiegoś materialnego, namacalnego, czy też zdefiniowanego. Ale dobra, bo tutaj się może za bardzo wcinam, to pięć minut wezmę. Widziałeś, że ruszam mikrofonem. Tak, tak. Ja myślę, że podstawowym problemem rozmów tego typu jest to, że
że o horrorze bardzo ciężko rozmawiać, dlatego że mówisz, że jako gatunek jest najbardziej skonwencjonalizowany. Ja bym powiedziała, że jako gatunek jest najtrudniej go zdefiniować. I jeżeli ty wychodzisz z założenia, że horror jest taki i owaki i usuniesz wszystko, co się nie zgadza z twoją definicją, no to tak naprawdę każdy może to zrobić. Znaczy, Karol powiedział, że musi być potwór, więc jeżeli gdzieś w jakimś utworze mu się ten potwór nie ujawni, albo jest jakiś inny niż on by oczekiwał, no to on już powie, że to nie jest horror. A to do końca tak nie działa. I możemy owszem stwierdzić, że w filmie jest tak, że żeby zareklamować film, że jest horrorem, to musi być jakby szereg standardów do spełnienia, szereg chwytów, które muszą się pojawić i tak dalej, motywów czy postaci, cokolwiek tam wymyślimy. Tak na przykład w literaturze już tego nie ma, jest mnóstwo książek czy tam utworów, może bardziej ogólnie, które czasami są nazywane horrorami albo że są literaturą grozy. To jest takie fajne określenie, kiedy nie chcemy używać tego brzydkiego słowa horror, bo wtedy wiadomo spada sprzedaż. Co zgubiłam się w moim zdaniu. Chodzi mi o to, że literatura jest dużo mniej skonwencjonalizowana. Ja nawet na ten panel trochę tak się przygotowałam, bo chciałabym powiedzieć w sumie o książkach, o autorkach, które właśnie tworzą prozę wysokoartystyczną. Ja dzisiaj będę o 17 prowadzić prelekcję o Shirley Jackson, która w ogóle, jedna z jej książek była reklamowana jako horror i to było zanim napisała Nawiedzonego i Zawsze mieszkałyśmy w zamku i to było Bird's Nest, to nie ukazało się w Polsce. I ona była zła, że ta książka jest nazywana horrorem, a to była książka o dziewczynie, która ma rozdwojenie jaźni. Znaczy to w sumie było więcej niż rozdwojenie. Czyli taki motyw typowo faktycznie horrorowy, ale to nie jest horror. Znaczy jak to się czyta, to nie jest proza gatunkowa w ogóle. Więc tak mi zdziwiłeś tym pierwszym pytaniem, bo mi się horror właśnie... To nie jest tak, że mi się nie kojarzy z popkulturą, ale uważam, że nie można tak powiedzieć, że te konteksty popkulturowe mogą być, może ich nie być. Są świetne mainstreamowe, czy też książki z literatury wyższej po prostu, tak? No zależy jeszcze, jak tam kategorie sobie wymyślimy, które wykorzystują być może jakieś motywy, które nam się kojarzą z horrorem, wykorzystują ten klimat, o którym mówił Dawid, ale nie są de facto gatunkową literaturą w ogóle. Adrian, myślisz w ogóle, że jest taka kategoryzacja nam potrzebna, czy że trzeba się doszukiwać, czy dana książka jest horrorem, czy nie, żeby właśnie móc ją gdzieś tam umiejscowić, wiesz, no nie wiem, na tle innych dzieł, tak jak Agnieszka teraz mówiła o Shirley Jackson chociażby. Znaczy ja wam powiem szczerze, że literatura literaturą, ale tak jak wspomnieliście te przykłady, to chociażby odwołując się bardziej, powiem wprost, filmowo, czyli mieliśmy chociażby swego rodzaju te filmy, znaczy Monsters Movies, czyli właśnie te tworzone później przez Studio Hammer, wcześniejsze wiadomo, te amerykańskie, no to w tym momencie mieliśmy tą samą kalkę, czy mieliśmy, jak pamiętamy wszyscy, pierwszego Drakulę, czy Frankensteina, no to te filmy jakby miały tą jedną podstawową, tą samą kalkę, którą kojarzymy, tak, czyli musiał być ten konkretny potwór. Z czasem pierwsze, kolejne filmy odwoływały się już de facto do po prostu postaci człowieka, czyli nie musisz być owym wampirem, monstrum stworzonym przez naukowca, możesz być zwykłym człowiekiem, a mimo wszystko możesz robić złe rzeczy, tak, czy podchodzące właśnie pod daną grozę i zarazem straszyć. Więc czy groza może bez tego istnieć, czy po prostu owa kategoryzacja istnieje? No, wydaje mi się, że tak jak wspominałeś na początku z tym pytaniem, tak, i w grach komputerowych, i w komiksach dzisiaj szczególnie, i w pierwszych filmach, czy kolejnych, które powstają, czy są kręcone, czy na literaturze, tego podziału jakby dla mnie nie ma. Ja sobie zdaję sprawę, że mówiąc to, o czym mówimy, dużo, dużo uogólniamy. Musielibyśmy pewnie tutaj przynieść jakieś swoje i odczytać rozprawki naukowe. Znaczy w życiu nie napisałem rozprawki naukowej, ale pewnie tak było trzeba zrobić, żeby o tym dyskutować na takim poziomie, jaki narzuciła Agnieszka. Ale ciekawe jest, że wspomniałeś o filmach Hammera, które no wywodzą się chociażby z klasyki z Universalu. No i dzisiaj oglądane, te rzeczy oglądane, no myślę, że mogę spokojnie założyć, przyjąć takie
założenie, że dzisiaj już Dracula i Frankenstein w wykonaniu Beli Lugosiego i Borisa Karloffa już nikogo nie straszą, prawda? A jednak trudno odmówić im gatunkowej proweniencji, to dalej są horrory, czy jednak nie? Czy horror, kiedy przestaje nas straszyć? No wiadomo, że oczywiście strach, horror jest gatunkiem bardzo subiektywnie, prawda? Subiektywnie odbieranym. Nie wiem, Dawid może bać się pająków, ja mogę bać się, kurczę, nie wiem, kobiety z brodą, no cokolwiek. I są to no mnie pająki nie przestraszy, jego nie przestraszy to, czego ja się boję. Ale myślę, że możemy no, przyjąć takie założenie na potrzeby dyskusji, że no, dzisiaj Hammer chyba już nikogo nie przestraszy. Czy to znaczy, że te filmy już nie są horrorami? Ale funkcja pozostaje, tak, tego straszenia, bo one powstały w tym celu, żeby wykorzystywały stylistykę, scenografię, chwyty narracyjne horroru w celu straszenia. Tak, to, czy to się powiodło, czy nie, to jest kwestia drugorzędna, no bo przecież umówmy się, jakikolwiek horror, jeżeli ktoś chodzi do kin, tych takich multiplexów, tak, do jakiegoś Cinema City, Silver Screena, Multikina, Heliosa, no to mogę się założyć, że po każdym seansie horror, dosłownie po każdym jednym, nieważne czy to będzie film dobry czy zły, usłyszy gdzieś tam wychodząc na schodkach, to nie był horror, nie przestraszyłam się, w ogóle to nie było straszne, to bez sensu, tak? No to umówmy się, no z takimi opiniami nie ma nawet co polemizować, tylko tak do widzenia, proszę tak tutaj do wyjścia. Dziękujemy Państwu, ale właśnie co z tego, że teraz nas coś nie straszy? Właśnie tak jak powiedziałeś, ciebie może nie straszyć. Młodego widza, który na przykład nie jest obyty jeszcze z konwencją, może coś przestraszyć. Przecież tak samo, nie wiem, jak ja teraz oglądam Godzillę, no to się zastanawiam, że dlaczego mi się to jako dziecko, znaczy jak byłem dzieckiem, to mi się strasznie podobało. Każdy film z Godzillą na VHS-ach katowałem po 40 razy, a teraz tak siedzę, pół godziny mija, tak, no jeszcze godzina. No wiesz, no zmienia się odbiór, ale funkcja zostaje, tak, ta stara. Czyli jednak można powiedzieć, że horror jest pewnym zestawem środków stylistycznych, estetycznych, no nie wiem, jakimś konceptów, no tak jak na początku o tym mówiliśmy. No prawda? Oczywiście, tylko do tego dochodzi funkcja, tak? No bo to, że ja napiszę powieść, która rozgrywa się w gotyckim zamku, czy komiks narysuję, czy film nakręcę, gdzie mamy właśnie postać w pelerynie, która niewiele mówi, nie pije wina, no to nie znaczy, że jest od razu horror, ale jeżeli dołączę do tego tę funkcję, ten zamiar, tak? No bo też umówmy się, jak mówimy o gatunkach, zwłaszcza w kinie, nie? To jak to działa? Wchodzicie na stronę Multikina, widzicie jakiś tytuł filmu, nie wiem, jest film Pokój. No i coś wam mówi ten tytuł? Nie. Macie reżysera, nie wiem, tam Jan Kowalski. Coś wam to mówi? Nie. Macie scenarzystę Kasia Nowak, nic wam to nie mówi, ale pod spodem macie łatkę właśnie, horror, dramat i już bum, pokój, horror, tak? Już macie jakąś wizję, dramat, horror, film wojenny, pokój. No i właśnie ta łatka gatunkowa, to jedno słowo daje wam dużo więcej niż, nie wiem, opis filmu, scenarzysta, reżyser, tytuł, plakat i cała reszta, nie? Więc to o to chodzi, że to budzi w nas konkretne oczekiwania i to jest ta komunikacja, tak, między dystrybutorem, czy też właśnie reżyserem, scenarzystą, twórcami, a odbiorcą, więc... Chyba, że film nosi polski tytuł Krwawa jaźnia, to już nam wszystko mówi. A tak, jest specjalna szkoła tłumaczeń tytułów. Pisałam o tym swoją drogą licencjat, że zawsze są jakieś podtytuły, jakieś krwawe, jakieś nawiedzone i inne takie rzeczy. Ja chciałam powiedzieć, że zacząłeś z dobrej strony, to znaczy chodzi mi o to, że moim zdaniem wszelkie nasze dywagacje na temat gatunków, konwencji, nurtów i tak dalej powinny służyć temu, żebyśmy byli w stanie opisać jakiś konkretny utwór, a nie na siłę próbować zdefiniować konkretnie jakiś tam gatunek, bo z horrorem to jest trochę tak, że my mniej lub bardziej świadomie wiemy, co jest horrorem, ale jak ktoś nas poprosi o definicję, to nie jesteśmy w stanie tak naprawdę powiedzieć, co konkretnie sprawia, że horror jest horrorem. I też często właśnie tutaj nawiążę do tego pytania, czy kiepski horror nadal jest, czy horror, który nie straszy, nadal jest horrorem. Bardzo często spotykam się z właśnie takimi opiniami, że coś nie jest horrorem, dlatego że osoba, która przeczytała, obejrzała dany utwór, stwierdziła, że no nie przestraszyło ją to, więc to nie jest horror. Czyli to jest wtedy słaby horror, tak? Jeszcze raz? Wtedy jest to słaby horror. No właśnie, horror to, bo jeżeli wyjdziemy z założenia, że jeżeli nie straszy, to nie jest horrorem, to nagle się okaże, że nie ma słabych horrorów, bo są tylko te, które są dobre i straszą. Przy czym w filmie może jest troszeczkę inaczej, bo nawet kiepski horror straszy na poziomie czysto fizycznym, to znaczy jeżeli nagle ci łupnie coś obok głowy z głośnika, no to no, przestraszysz się po prostu. A wydaje wam się, że horror działa tak samo efektywnie na każdej płaszczyźnie, w sensie czy są można powiedzieć narzędzia, które lepiej działają
no, na przykład na ekranie niż na papierze? Czy faktycznie książka może w ogóle przestraszyć bardziej niż film na przykład? No bo z natury rzeczy film jednak jest, myślę, medium bardziej efektywnym, jeżeli chodzi o przekazywanie no, właśnie tego uczucia niepokoju, grozy i tak dalej. Tutaj w żaden sposób nie dezawuując książek, prawda, z których przecież żyję na dobrą sprawę. Tylko chodzi mi po prostu na potrzeby dyskusji, czy nawet gier, prawda? Dopiero od niedawna właściwie gry mogą nas straszyć, bo dopiero od niedawna dysponujemy, a właściwie ich producenci dysponują tak zaawansowanymi narzędziami technicznymi, żeby wykreować jakąś faktycznie no, wiarygodną na poziomie tego świata przedstawionego wizję, która jest w stanie wywołać w nas jakieś uczucie grozy. I czy możemy właśnie mówić, że no, dzisiaj już książka czy komiks no, nie mają szans nas przestraszyć tak jak gra czy film? Książka bardziej ma za zadanie, nie wiem, zasiać w człowieku, w odbiorcy niepokój. Bo książki, które straszą czysto fizycznie, to są tylko takie na przykład jak Babadook. Nie otwierasz, wyskakuje ci potwór, książka dla dzieci, w której po prostu są wycinane potwory i to może kogoś fizycznie przestraszyć, jak jest nieprzygotowany. Ale tak to bardziej to jest takie uczucie niepokoju, bardziej wizja autora bardziej może zarazić czytelnika, zarazić, nie wiem, swoim podejściem do życia, swoim widzeniem świata. Mnie na przykład William Burroughs strasznie zaraził tym, że język jest wirusem i co czytasz, to cię wchłania, zaraża i mówisz później słowami innych ludzi i że to wszystko jest z kosmosu, bo ludzie są małpami zarażonymi kosmicznym wirusem. No i na mnie to tak zadziałało, że ja do dzisiaj tak widzę naszą planetę jako po prostu dziwny błąd, gdzie wirus zaatakował nie ten gatunek, co trzeba. Ale z drugiej strony faktycznie ja ten strach bardziej dosłownie odbieram, to znaczy fizyczny strach, że podskakuję, boję się. No i tutaj książki nie mają dużego pola do popisu, filmy mają niezłe, gry mają duże, ponieważ osobiście bierzesz akcję do siebie, bo to tobie się to przydarza, ale no, największe pole do popisu to tu jednak jest wirtualna rzeczywistość, gdzie naprawdę to są pierwsze momenty, jak grałem w Residenta 7 czy teraz Persistence, gdzie naprawdę mimowolnie się boję, to znaczy idę korytarzem i to jestem ja i ja się odwracam głowę i to jest to, co ja widzę, co czuję. Jak jeszcze teraz wchodzą na rynek kamizelki, które rażą prądem, gdy ktoś do ciebie strzela, to już to jest strach, którego już nikt nie powstrzyma. Nawet żaden twardziel nie siądzie i nie powie, że się tego nie boi, bo zobaczy potwora i on na niego skoczy i mózg odbierze to, że ciebie coś atakuje, a nie bohatera, bo to ty jesteś bohaterem, więc dlatego ja tu jestem trochę prywaty, że jednak gry najlepsze i w ogóle nic tak was nie przestraszy. Wiesz, rzeczywiście nie chciałbym tego spłaszczać na tej zasadzie, że coś tam straszy mniej, coś straszy bardziej, no bo tak jak powiedziałeś, książka ma trochę inne założenia niż gra, do której ty piszesz scenariusz i są to jednak zupełnie odmienne rzeczy. No myślę, że chyba nikt się nie spodziewa, że dany film wzbudzi w nim te same uczucia, co jakaś tam książka Lovecrafta, prawda? No jest to niemożliwe, to są dwa zupełnie różne media, no ale chyba to dobrze, że możemy sięgać po tak bardzo różne rzeczy i spodziewać się, że one nas, no tutaj nie chcę używać tego słowa przestraszą, bo faktycznie nie pamiętam, kiedy się tak ostatnio szczerze przestraszyłem, oglądając czy czytając coś, ale które spełnią nasze oczekiwania co do zastosowanych środków, no to sięgamy wtedy po książkę, tudzież oglądamy wtedy jakiś film. W przypadku możecie się nie zgodzić, ale w przypadku filmu troszeczkę mamy na łatwą drogę, ponieważ mamy no, gotowy produkt, tak? Po prostu siadamy w kinie, czy przed DVD, czy przed laptopem, oglądamy, czy to nas przestraszy, czy też nie. Natomiast w przypadku, tak jak Dawid wspomniał, książek, czy ogólnie opowieści, czy nawet opowiadania, tutaj jednak mamy, wydaje mi się szczerze, działa ta nasza wyobraźnia, która, umówmy się, każdy ma inaczej, każdy inaczej to sobie wyobraża, inaczej pisał to autor, inaczej my jakby sobie to wyobrażamy. Mimo, że historia, którą czytamy, może być taka sama. To może ja troszeczkę z innej strony ugryzę tę kwestię, ponieważ ja raczej lubię horror literacki niż filmowy, między innymi dlatego, że ja nie lubię się bać. Tutaj był wątek gier, ja grałam w Residenta, nie z virtual reality, tylko po prostu spadłem i nie dałam rady. Grałam kiedyś na Kinectie w taką grę, gdzie no na Kinectie niby nie ma tego VR-a, ale jest, no jednak się człowiek rusza, więc imersja jest dużo większa. I tam był taki motyw, że
że w pewnym momencie nie mogłam się ruszać, dopóki nie przejdzie pewna postać, dopóki nie wyjdzie z pomieszczenia, no bo ona jakby reaguje na dźwięki. I w momencie, kiedy ja musiałam stać i się nie ruszać, żeby Kinect mnie nie wykrył, to był najbardziej przerażający moment mojego życia. I to jest coś, czego ja wbrew pozorom nie lubię. Ja lubię właśnie literaturę za ten niepokój, który dla mnie jest po prostu jakiś tam no, ciekawy, pociągający i tak dalej. Ale niedawno ten sam niepokój poczułam oglądając coś i to było Dziedzictwo Hereditary. Bardzo wszystkim polecam ten film i to jest horror, który nie straszy jumpscarami, który nie rzuca jakby w widza żadnymi głośnymi dźwiękami, nagłymi ujęciami, że coś tam wypada zza kadru i tak dalej, tylko tworzy właśnie ten nastrój grozy, ten niepokój i jeszcze nawiedzony ten serial, ekranizacja, to dużo powiedziane, serial na podstawie wątków z nawiedzonego Shirley Jackson też właśnie tworzy ten dla mnie interesujący, pociągający właśnie niepokój, a nie, że straszę. To ja, dobrze, że podkreśliłeś, Bartek, że właśnie to nie jest tak, że my możemy to skalować, nie, że coś jest lepsze, gorsze, po prostu mamy mapę, gdzie są różne oblicza tej grozy. Ja jestem, tutaj wyjdę na jakiegoś konformistę czy fana eklektyzmu, ale mnie straszy wszystko i ja w ogóle grozę pochłaniam w każdej formie. Właśnie w VR-ze przechodziłem jedną grę, ale teraz tytułu nie przypomnę sobie, może Dawid pamięta, bo komentowałeś mi podcast. W każdym razie Here They Lie, tak. I był taki moment, znaczy chodzę po jakimś tam opuszczonym miasteczku, ono nie jest idealne od strony graficznej jeszcze, bo to jest pierwszy taki tytuł na PlayStation bodajże. I w którymś momencie widzę drzwi, tak, no to co, no chcę tam zajrzeć do środka, są otwarte drzwi, mapa ogólnie nie jest, świat nie jest jakoś super otwarty, zaglądam, jak zacząłem potwora, no oczywiście wiadomo, tak zmroziło mnie, ten potwór się odwrócił, ja mnie rzucił, oczywiście się wydarłem. Grając w Slendermana kiedyś na samym początku wyrwałem słuchawki z laptopa i przewróciłem się z krzesłem do tyłu, prawie wygrałem, tak, ale niestety tej ostatniej kartki nie podniosłem. Lubię też właśnie filmy, książki, komiksy, o których tutaj nie powiedzieliśmy, ale właśnie z jednej strony ta groza za każdym razem działa troszkę inaczej, ale ta baza zostaje jednak. Tutaj padło coś takiego, że niby właśnie film wzbudza reakcje fizyczne, a książka nie, no ale właśnie wzbudza, bo gdy czytam książkę czy dobry komiks, wiadomo, że raczej nie, wiem, nie podskoczę nad nią, ale zdarza mi się na przykład czytając książkę, nagle przeżyć jakąś blokadę po prostu emocjonalną, gdzie się zasinam, patrzę na koniec akapitu, jest jakaś szokująca scena, zwrot akcji, czy właśnie okazuje się, że ktoś nie żyje, no wiecie, o co mi chodzi, nie? I nagle po prostu się zatrzymuję, przestaję czytać dalej i po prostu fizycznie, tak? Nie wiem, oddech mi przyspiesza, czy właśnie tętno mi w trakcie lektury też wzrasta czasami, jak czytam jakąś taką naprawdę emocjonującą powieść, no to też zdarza się, że się, nie wiem, spocę, tak po prostu siedząc z tą książką w napięciu i po prostu strona za stroną, zapominam w ogóle o czasie i przestrzeni. O tym też zresztą Agnieszka wspomina na prelekcjach, że horror jest gatunkiem cielesnym, tak jak, nie wiem, pornografia czy melodramaty. Tak, to jest taka słynna, najprostsza definicja horroru Lindy Williams, czyli horror to jest w tym przypadku film, bo ona mówiła o filmie, który straszy, tak po prostu. Tak, i wzbudza reakcję fizyczną, tak, no właśnie to skok ciśnienia, tak, przyspieszenie, jeżeli chodzi o rytm serca, oddech, tak, wydziela się też zresztą, wydzielają się hormony w nas tak samo jak w realnej sytuacji zagrożenia, tak samo przy lekturze książki, komiksu czy czegoś innego. I właśnie o komiksach mało tutaj mówimy, więc może się zatrzymajmy przy tym jeszcze na minutkę. Komiksy z jednej strony, no tak jak książka, raczej nie sprawią, że podskoczymy, z drugiej strony mają jednak ten obraz wizualny i właśnie przy komiksie też czasem mam tak, że dochodzę do jakiegoś kadru i jestem po prostu zaszokowany, tak? Czasami go podziwiam też, jako właśnie to jest tekst kultury, więc mogę też estetycznie z tym obcować. I zatrzymuję się na dłuższą chwilę, jest reakcja i fizyczna czysto, i taka analityczna powiedzmy też, tak? Emocjonalna, intelektualna. Więc każde medium ma coś do zaoferowania. Dobrze w sumie, że wspominasz o komiksie, ponieważ ja bym chciał wrócić do tego inicjalnego punktu wyjścia dla naszej rozmowy, czyli do popkultury. Nie jestem pewien, czy widzicie to podobnie jak ja, ale
tu nawet nie będzie to żadne ryzykowne stwierdzenie, jeżeli powiem, że dzisiaj najpopularniejszą opowieścią grozy, najpopularniejszym horrorem na świecie jest The Walking Dead, Żywe Trupy. Nie ma drugiego takiego fenomenu. Mamy komiks, mamy oczywiście serial, który pomimo, że już leci od 9 lat, dalej jest oglądany przez miliony ludzi na całym świecie. Mamy komiks, który doczekał się już nawet, nie wiem, z 200 zeszytów, mniej więcej. Nie mam pojęcia, ludzie dalej to kupują i dalej to jest wielki hit. No ale można powiedzieć, że jest to groza w pewien sposób udomowiona. I czy jeżeli właśnie już ten horror wkracza na taką totalnie mainstreamową, popkulturową ścieżkę, czy on wtedy traci rozpęd, czy on wtedy traci swój efekt? No bo jednak mamy już wtedy do czynienia nie z miłośnikami gatunku, którzy sięgają po dany film, daną książkę czy komiks po to, że wiedzą mniej więcej, czego się spodziewać, wiedzą, czego szukają, tylko musimy trafić do publiczności mainstreamowej, do iluś tam milionów ludzi. Znaczy, jeśli mogę, to tak, znaczy rozumiem pytanie, ale właśnie The Walking Dead nie jest dla mnie najlepszym przykładem tutaj, bo The Walking Dead nie stawia do końca na grozę, nie? Tak, mamy dużo tego obyczaju, tych relacji. Tak, ale chodzi mi o sam międzynarodowy fenomen, nie ma drugiego takiego. Nie przychodzi mi do głowy nic, co mogłoby równać się z połową sukcesu The Walking Dead i co ma coś wspólnego z grozą. A druga sprawa tutaj to jest taka, że tutaj właśnie ten odbiór jest bardzo subiektywny. Ja na przykład mam znajomego, który ogląda do tej pory, tak, The Walking Dead, Fear the Walking Dead, komiksy chyba przestał czytać w pewnym momencie. Mam do jego znajomego, który odpadł tam, nie wiem, po 5 sezonach czy coś. Ja odpadłem po 2 sezonach na przykład serialu i już w ogóle nie miałem ochoty dalej tego oglądać. Komiksy jakoś też szybko mnie znudziły. Na przykład gry od Telltale, świętej pamięci Telltale Games. Tak, wiesz, nawet sam zapomniałem, ile tego jest. Tak, no to akurat do mnie trafiło, ale właśnie tutaj w każdym medium odebierałem tę historię inaczej. Tak? I na przykład do mnie ta interaktywność, imersyjność medium gry komputerowej na przykład najbardziej przemawiała. Tak? A w innych mediach wydało mi się to jednak błahe, banalne i nudne zwyczajnie. Tak, ja się w trakcie oglądania serialu nudziłem. Czy wybaczcie za szczerość, ale dalej oglądam The Walking Dead, licząc, że w końcu to skończą. Zaczynało się na studiach i jak widać, jak wspomniałeś, to już jest 9 lat. No i właśnie, to jest o tyle interesujące, że właśnie mieliśmy komiks, kilkanaście zeszytów. Kirkman pisał, wszystko było idealnie, świetnie się to sprzedawało. Telewizja wykupiła, no i właśnie jest ten ogromny fenomen, że z jednej strony wszyscy jakby wiedzą, że już tam nie chodzi o przeżycie, I są wszelkiego rodzaju wątki i mniej sensowne, i bardziej sensowne, ale z drugiej wydaje mi się, że w oparciu o te wyniki, szczególnie widowni amerykańskiej, no to chyba wszyscy chcą tego końca, ale mimo wszystko no, oglądają te właśnie tak zwane guilty pleasure bodajże. Chyba coś takiego. Już trudno powiedzieć, że The Walking Dead jest guilty pleasure, to chyba jednak są zbyt wysokie wyniki oglądalności. Z tego co wiem, to nowy sezon to jest 5-6 milionów widzów w Stanach, co oczywiście jest mało, ponieważ poprzednie sezony to było 15-12 milionów widzów. Wiesz, pożegnaliśmy się z Karlem, no to niektórzy mogli się wkurzyć. No. Oczywiście, jeśli Państwo będą chcieli przyłączyć się do dyskusji, tudzież mają jakieś pytanie do naszych szanownych panelistów, to proszę bardzo. Jeszcze mamy książki, nie? Więc właśnie tutaj to jest totalnie multimedialne. Tak. I wracając do twojego pytania, bo w sumie tak troszkę odszedłem, to czy to się jakoś rozmywa i tak dalej? No na pewno się rozmywa, ale zwłaszcza przy takiej franczyzie, która nie chce się skończyć, nie? Bo to jest tutaj problemem, tak? Nie sama popularność, a to, że to jest ta nasza kurka znosząca złote jaja, tak? Czy krówka, która daje dużo mleka, no i doimy ją, tak? No bo jednak to ma się sprzedać, tak? To ma zarabiać i to jest problemem, że ludzie nie do końca wiedzą, kiedy skończyć, zwłaszcza przy serialu, nie? No bo serial, ile ma tych odcinków na sezon, jeszcze te nowe seriale, teraz na przykład jak mamy Channel Zero, które ma, nie wiem, po 6 epizodów na sezon, no to tutaj nawet jak to będą ciągnąć nieskończoność, jeszcze antologia, która każdy sezon no, różni się od poprzedniego, tak? Ma nowy temat, nowych aktorów i wszystko, to można ciągnąć, ale taką właśnie telenowelę praktycznie z zombie, no to łatwo jest, za przeproszeniem, zaorać, ale mamy też na przykład obecność, tak, pozostając w medium tym bardziej audiowizualnym w filmach, uniwersum, które się rozrasta, coś, co jest właśnie pierwszym takim uniwersum współczesnym i też uniwersum na modłę tych filmów superbohaterskich, tak, na modłę Marvela, bo nawet w drugiej Annabelle, która jest prequelem, no prequela, tak, czyli pierwszej Annabelle, która jest spin-offem głównej linii, tak? Chyba to tak. Jak wyjaśnisz zakonnicę? Czy
nie widziałeś? Zakonnica jest prequelem obecności. Znaczy jest prequelem całego uniwersum tak naprawdę w pewnym sensie. Kończy się nawiązanie do części pierwszej, to już w ogóle... Tak, ale chodzi mi o to, że tutaj się to wszystko rozrasta. Mamy właśnie tak jak w Marvelu sceny po napisach, które spoilują następne filmy, więc w ogóle jak się to widzi pierwszy raz, wow, tak? Ale dopóki to wszystko jest tak w miarę kreatywnie prowadzone i sprawnie, dopóki na przykład tutaj też twórcy trzymają nad tym pieczę, tak, James Wan, Eli Wanell, no to myślę, że to się może przez jakiś czas ładnie kręcić, ale też jeżeli powstanie, nie wiem, Obecność 13, no to ja wątpię, czy kogokolwiek to będzie interesować, czy ktokolwiek powie, o, fajny horror, tak? I wtedy właśnie te pierwotne skojarzenia, asocjacje totalnie zanikną i będziemy mieli to gdzieś. Ja myślę, że trochę też w pewnym sensie na samym początku twojej poprzedniej wypowiedzi odpowiedziałeś na to pytanie tymi swoimi wątpliwościami, czy Walking Dead to jest dobry przykład. No właśnie. Myślę, że jeżeli to ma być sukces mainstreamowy, to w pewnym momencie ta konwencja będzie musiała się trochę rozjechać, bo dlatego, tak jak wieszczysz obecności niezbyt dobry los, to jeżeli oni nie zmienią konwencji, to nadal będą takie wprost horrory, to myślę, że tak, że to się skończy na Obecności 13, która będzie interesować 10 osób hardkorowych fanów kina klasy B. Wcześniej Agnieszka, jeszcze tutaj pozostając w sferze seriali łamane przez literatury, wspomniałaś o Nawiedzonym domu na wzgórzu, czyli no quasi-adaptacji netflixowej powieści, znaczy nie powieść jest netflixowa, tylko adaptacja, Shirley Jackson. Jak rozumiem, widziałaś już całość, jestem dopiero po pierwszym odcinku, więc proszę nie zdradzać, co się dzieje dalej, ale jako że powieść Shirley Jackson u mnie jest, no w moim osobistym rankingu jest oczywiście bardzo wysoko, bo nie może być inaczej, to jednak ten pierwszy odcinek mnie nieco skonfudował i aż wszedłem do netu, czy to jest tylko zbieżność tytułów, czy faktycznie ma to coś wspólnego z Shirley Jackson, jak myślałem, no bo jednak po co im był potrzebny właściwie ta licencja? To jest pytanie, które zadajemy sobie ze znajomymi, nie wiem, nie mam pojęcia, dlatego że to jest tak odległe od oryginału. Znaczy, przepraszam, że ci wejdę w słowo, jednak Shirley Jackson nie jest takim nazwiskiem jak Stephen King, które sprzeda serię. Dokładnie, dokładnie, dlatego ja nie rozumiem, znaczy nie wiem, za ile oni kupili prawa do ekranizacji książki, bo też Shirley Jackson, no tak jak mówisz, nie jest Stephenem Kingiem, więc pewnie nie były drogie, ale trochę nie rozumiem, po co im była ta Shirley Jackson. Jakieś tam motywy, wiadomo, są różne fajne smaczki, jeżeli się wie trochę o życiu Shirley, trochę więcej o książce, to faktycznie są smaczki, więc to jest akurat fajne. Ja nie obejrzałam jeszcze całości, niestety nie miałam czasu, bo się przygotowywałam na kwason. Natomiast myślę, że dalsze odcinki jakby sprawią, że będziesz sobie myślał, że to jest jeszcze mniej związane z książką, niestety. Znaczy stety albo niestety, bo serial jest naprawdę świetny i moim zdaniem nie potrzebowali zupełnie tego oryginału książkowego Shirley i zrobili sami świetną robotę. Netflix niestety nie publikuje swoich wyników oglądalności z przyczyn oczywistych, myślę, ale z tego, co można wyczytać w internecie czy w social media, jest to serial, który się podoba i serial, który no, osiągnął jakiś tam stopień popularności. Czy myślicie, że może to być właśnie pierwszy, no nie pierwszy oczywiście, ale kolejny krok ku udomawianiu jakichś, no niekoniecznie powieści grozy i przerabiania ich na... Przepraszam, przerabianie ich na filmy czy seriale, ale ogólnie, że tego horroru będzie więcej w takiej przestrzeni mainstreamowej. I czy jest nam to potrzebne i czy tego chcemy, czy raczej wolimy to wszystko zagarnąć dla siebie? Ja osobiście mam, chwileczkę, ja osobiście mam taką ogromną nadzieję, że to jest początek drogi do trochę innego horroru niż jesteśmy przyzwyczajeni. To znaczy, że takiego horroru a la Dziedzictwo, czyli nie jumpscary i głośno muzyka i wyskakujące z szafy potwory, tylko coś, co jest no wręcz artystyczne. Ten film jest naprawdę świetnie kręcony i tak dalej. I mam nadzieję, że ludzie przekonają się do horroru, bo nagle poznają, że horror to nie tylko są jumpscary. Mieliśmy w ostatnich latach chociażby takie filmy jak Czarownica czy Coś za mną chodzi, które również się wymykały temu schematowi, prawda? I za chwilę Suspiria, która w listopadzie bodajże wchodzi, ale już chyba za tydzień w piątek są pokazane. Przy czym takie rzeczy jak Suspiria czy Witch to są jednak no nie dla wszystkich, tak? A takie Nawiedzone czy to dziedzictwo też było troszeczkę to trudne, ale Nawiedzone jest taki no jednak popkulturowy mocno serial, taki pop.
Jeszcze, Agnieszka, jeszcze cię na chwilę od ciebie przytrzymam, ponieważ jeszcze przed Kwasonem rozmawialiśmy o Shirley Jackson przez chwilę i wspomniałaś jeszcze jedno nazwisko, mianowicie Sary Waters. Sary Waters, czyli autorki, która zupełnie z grozą właściwie nie jest związana i niedługo wchodzi do kin, nie wiem czy do naszych, ale w każdym razie już na ekranach brytyjskich leci adaptacja jej powieści nominowanej bodajże do Nagrody Bookera, jeśli dobrze pamiętam, czyli Little Stranger. Jak to, tak, coś we mnie to się nazywało po polsku, się, tak? Wszystko się zgadza. Ktoś we mnie po polsku, mnie, tak. W oryginale i książka, i film The Little Stranger. I jestem w trakcie czytania tej książki, to jest świetna powieść, tylko że właśnie jest raczej wysokoartystyczna, bardzo mainstreamowa, więc nie jestem pewna, czy wszystkim fanom horroru się będzie podobać. Przepraszam, bardzo mainstreamowa, czy nie bardzo mainstreamowa? Bardzo mainstreamowa. Okay. To znaczy, no... Nie dostaje się nominacji. Bardzo mainstreamowa jednocześnie i wysokoartystyczna, więc jakby tak trochę mi zazgrzytało. Dobra, to ja może używam słowa mainstream w trochę innym znaczeniu niż tak, bo to jest dość kłopotliwe pojęcie. Chodzi mi po prostu, że literatura niegatunkowa to na pewno. Co do tego możemy się zgodzić, że to nie jest literatura gatunkowa. No nominacja do Man Booker Prize coś robi jednak. No i jeszcze wchodzi ekranizacja też Shirley Jackson. Zawsze mieszkałyśmy w zamku. Też bardzo czekam. Już jedna była. Już jedna była, a to nie wiem. Ale wchodzi, znaczy premiera była, tak? Znaczy nie, już jedna ekranizacja była, wcześniej, tak. Nie wiem, z 15 lat temu. A to nie, to teraz chodzi nowa z Thaisą Farmigą. Jeżeli nie kojarzycie, to jest młodsza siostra tej pani z obecności. I ona grała w Zakonnicy, tak. No. Także ja jestem bardzo, trzymam kciuki, bo to jest fajna dziewczyna i jeżeli ona Mary Kat dobrze zagra, to może być dobry film. Dawid, a jeśli chodzi o gry, czy gry mają już, czy gry horrorowe oczywiście tutaj już chyba nie muszę dodawać, opracowały już swój jakiś indywidualny język? No bo na przykład te gry, które bardzo mi się podobały, jak Until Dawn, jednak operują językiem filmowym, narracją filmową. I czy gry już, wiesz, wykształciły coś swojego, albo czy są na dobrej drodze ku wykształceniu tego swojego języka, albo w ogóle czy jest im to potrzebne, czy wystarczy, wiesz, no, naśladowanie tego, co znamy z ekranu? No w grach to jest chyba jeszcze bardziej sformalizowane niż w filmach czy książkach i skonwencjonalizowane, ponieważ właśnie jest tak, albo są gry wzorowane typowo na filmach, gdzie interakcja jest niewielka, powiedzmy Walking Dead, gdzie bardziej właśnie wybór gracza ma, powiedzmy, jakieś tam znaczenie, ale niewiele się robi ogólnie. Gracz niewiele robi, bardziej ogląda. Until Dawn to też jest trochę ta beczka, to znaczy fajny film o młodzieży tam w niebezpieczeństwie, w którym od czasu do czasu coś sobie klikniesz i masz quick time eventa. A z drugiej quick strony... Quick time event, czyli? Nie wiem, jak to przetłumaczyć, że musisz wcisnąć na przykład 3 klawisze w odpowiedniej kolejności, bo jak nie, to niedźwiedź odgryzie ci głowę, nie? I to jest wyreżyserowana scena. A z drugiej strony są strasznie popularne tak zwane horrory psychologiczne. To znaczy, to są gry, w których się chodzi, otwiera drzwi i szafy i czasem coś wyskoczy, a jak nie ma budżetu, to i nic nie wyskoczy. No i to są najpopularniejsze te dwa gatunki. Jak ktoś ma większą kasę, to właśnie ładuje w te wyreżyserowane sceny, a jak mniejszą, no to chodzimy po pustym domu, gdzie coś skrzypi na przykład. Ale to też się powoli zmienia, bo właśnie tak jak mówiłem o tym Persistence, to jest taki horror kosmiczny, trochę klimat obcego, trochę z gier może Dead Space, ale też są klony, jest właśnie świetna atmosfera takiego zaszczucia, że chociaż jest wiem... Jest ta gra VR-owa, prawda? VR-owa gra, tak. Chociaż jakby przy każdej śmierci wiem, że się odrodzę jako inna osoba, inny klon, to i tak się tego boję, samego jakby umierania, że coś się na mnie rzuca. Najbardziej się boję taki... Tam są takie krzyczące, zgarbione kobiety i muszę przyznać, że ich się najbardziej boję w ogóle we wszechświecie chyba. Straszne to wrażenie robi, ale żebym nie zgubił wątku, no, gry są najświeższym medium, nie ma co ukrywać, że gdy gry były tylko kwadracikami, to nikogo nie straszyły. Teraz grafika już jest rozwinięta, jak w Resident Evil 7 właśnie, to już to inaczej działa na graczy, już faktycznie są te reakcje na to, co widzimy na ekranie, nie musimy się domyślać, co nas straszy, tylko to widzimy. No idzie to w dobrym kierunku. Ja dalej twierdzę, że ten VR to jednak jest to rozwiązanie dla horroru najlepsze, ponieważ właśnie
jest jakieś bezpieczeństwo w tym, że jestem w kinie i to wszystko jest w pewnej odległości ode mnie na ekranie. A jak coś się dzieje jakby bez tej bariery ekranu, albo zapominam o tym, że jestem przed ekranem, to działa to dwa razy mocniej. A swoją drogą mi się przypomniało coś co do pierwszego twojego pytania, że książki rzadko kiedy działają fizycznie. To przypomniało mi się, jak byłem młody i czytałem Lovecrafta i później wracałem gdzieś nocą, to serio widziałem te pradawne istoty, więc miałem reakcje jakby fizyczne, że się bałem. Gdziekolwiek patrzyłem w ciemne miejsca, widziałem, że tam coś się tam chyba rusza. Ale to może po prostu jakby jestem nienormalny i to... Nie, wiesz co, ja miałem podobne doświadczenie z Lovecraftem. Pierwszą książką Lovecrafta, jaką przeczytałem, to był ten zbiorek stary jeszcze ze Cthulhu i tam było opowiadanie Szepczący w ciemności. Chyba o ile mi się oczywiście nie mylą tomiki. No to wtedy spałem przy zapalonym świetle, a miałem już, nie wiem, lat 14-15, więc to był jedyny taki przypadek, który faktycznie, że zamknąłem, przestałem czytać po tym opowiadaniu i po prostu poszedłem spać nie wstając z łóżka, więc jednak no, książka też tak może działać. Ja może, nawet bardziej niż film. Ale... Ja wiem, że mi kolega kiedyś opowiadał, że kolega opowiadał w kinie na Blair Witch Project, a do domu wracał przez las i mówi, że po prostu no, był to bieg, były to jakiś, może nie rekord na 100 metrów, ale dobry wynik zrobił. Biegną. Właśnie to było ciekawe, co powiedziałeś o tym usuwaniu barier, prawda, pomiędzy odbiorcą a dziełem. W sumie w Blair Witch Project było zastosowane coś podobnego, no przynajmniej w momencie, w którym ja to oglądałem, no to internet miałem tylko w kafejce i wypożyczałem to na VHS-ie i faktycznie myślałem, kurczę, może coś w tym jest, no w sensie nie miałem pojęcia. Nie chciało mi się oczywiście w to wierzyć za bardzo, ale jednak gdzieś tam podskórnie stwierdziłem, że a być może, a skąd mamy wiedzieć, nie? No oczywiście teraz będąc starszym, no wiadomo, że żebym podobnego kitu już nie łyknął, ale wtedy jednak też ta jakby bariera pomiędzy... Łyknąłbyś. Może. Znaczy nie, bo... Przy social media nie wiem, czy to by się utrzymało, wiesz. Ale właśnie, bo... tylko sformułuję pytanie i już ci oddaję mikrofon. I czy właśnie my chcemy tego zrywania barier pomiędzy, tego burzenia barier pomiędzy odbiorcą a dziełem, czy jednak wolimy, żeby horror był jednak troszkę bezpieczny, że ja mogę to spauzować, że ja mogę tę książkę zamknąć, czy na przykład jak czytacie książkę, zwracacie uwagę na to, czy ona została inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, czy nie? Czy straszy was to bardziej? Znaczy my na ostatnim Kopernikonie mieliśmy prelekcję, my mówię konglomerat podcastowy, ja Hubert Spandowski ze StephenKing.pl i Michał z Jerry's Tales i tam się zajmowaliśmy właśnie filmami, które sugerują, że są oparte na faktach. Jak kogoś to interesuje, ja nie będę tego wszystkiego streszczał, bo to jest 2 godziny gadania, tam mieliśmy godzinę, ledwo się zmieściliśmy. Na YouTubie jest prelekcja, na konglomeracie podcastowym, co sobie ktoś może znaleźć, ale do Blair Witch Project wracając tak szybciutko, w czasie, gdy to wychodziło, to jeszcze na rok przed tym tak założono stronę, na której były zdjęcia dokumentów tych wszystkich miejsc, tak, wywiady z miejscowymi, tę legendę właśnie rozpropagowywano na forach internetowych wtedy. Twórcy nakręcili 4 filmy dokumentalne, które były puszczane w telewizji w tamtych czasach, jako po prostu dokumenty na ten temat, a na IMDb obok, właśnie tam, nie wiem, była Heather Donahue, tak, jako właśnie aktorka, Heather Donahue jako postać w filmie i obok było napisane, że zaginęła, prawdopodobnie jest martwa, tak, no to wtedy wszystkie absolutnie media, źródła informacji mówiły, że to się wydarzyło, więc gdyby teraz zrobić aż taką kampanię, żeby naprawdę aktorzy zniknęli z życia publicznego, żeby ich rodziny głosiły właśnie, że zaginęli, żeby wtedy były poszukiwania tam, nie wiem, przy użyciu śmigłowca, satelity nawet, Departamentu Obrony Narodowej, tak, w tamtym lesie Black Hills pod właśnie tą miejscowością. No to gdyby teraz zrobić taką akcję, no to też każdy by to łyknął, a w tamtych czasach, gdy właśnie nawet nie było opcji, żeby jakoś z tym polemizować, bo to były jedyne źródła informacji, właśnie tak ta telewizja, te kilka for internetowych i strona główna, no to ja się nie dziwię, że wszyscy to łyknęli, no sam bym to łyknął. Więc wiesz, to szanujmy, tak, tutaj i ludzi i też, bo też na przykład spotkałem się z takimi opiniami, że ludzie, Amerykanie są głupi, tak, jak można to było łyknąć. Głupi był ktoś, kto by w to nie uwierzył. A czy chcemy łamać teraz tę ścianę, tak, granicę? Właśnie to pytanie jest takie trochę, no bo tak mówisz, że czy chcemy jednak, żeby to było bezpieczne, ale to jest bezpieczne, nawet jeżeli tej granicy, nawet jak mam ten headset tak do VR-u i właśnie widzę, że to się na mnie rzuca i po prostu przeżywam zawał, ja to mogę zdjąć, tak, ja mogę, nie wiem, wyłączyć prąd, wyłączyć konsolę czy coś, więc to nadal jest bezpieczne, tak, ta granica się zaciera, ale to jest właśnie super, no bo my jednak dążymy do tego, żeby, tak jak Dawid powiedział, nie, że teraz ta grafika nam pozwala się bardziej wczuć przy grach komputerowych, chociaż tutaj też
no umówmy się, pierwszy Alone in the Dark, pierwszy Resident Evil, pierwszy Silent Hill, nie wiem, Watch Tower, etc., to też straszyło. A teraz na przykład ostatnio właśnie ograłem Stories Untold, to jest gra, która ma grafikę właśnie pikselową w pierwszym rozdziale, to jest w ogóle tekstówka w pierwszym rozdziale w dużej mierze, no i to działa super, tak, potem mamy Walking Simulator z nie za dużym budżetem, ale i tak przez to, jak to jest wyreżyserowane, no to to nam nie działa, tak więc to, że grafika jest doskonała, no to to może pomóc, ale to nie jest od razu pewny sukces, tak? Bo jednak najważniejsze jest to, by świadomie stosować konwencje. Ja o tym Blair Witch Project może coś powiem, bo przeczytałem wprawdzie tylko do połowy artykuł pod tytułem Kręciłem Blair Witch Project i to było niezbyt etyczne ogólnie kręcenie tego, o ile to jest prawda, co jest w tym artykule, że aktorzy nie wiedzieli dokładnie, co będzie się działo. Aktorów wysłano do lasu z namiotem, a ekipa jakby wspierająca ich miała straszyć, ale oni o tym nie wiedzieli. Dostali tylko taką informację, że w tym lesie coś się dzieje, jakieś są dziwne zjawiska, a gdybyście się za bardzo bali, to tam przez walkie-talkie nam mówicie jakieś hasło i my przerywamy. I autentycznie aktorzy chcieli przerwać, ale im walkie-talkie nie zadziałało i tam ci dalej ich straszyli. Więc no to jest burzenie ściany, to znaczy aktorzy się naprawdę bali, nie wiedzieli w tym momencie, że są aktorami w horrorze, bo myśleli, że psychopaci biegają po lesie i coś im próbują zrobić. No więc teraz tak pomyślałem zupełnie psychotycznie, że takie burzenie to mi się podoba, nie? Że po prostu nie wiem, że jestem uczestnikiem czegoś i to jest straszne, a inni to oglądają. No ale też nie do końca tak, jednak jeżeli ma to trafiać do wielu odbiorców, musi to być jednak owinięte w bawełnę, czyli trochę bezpieczne. Bo taki czysty strach, jakiś pierwotny wzbudzony w odbiorcach, ja uwielbiam wizję taką, że ludzie idą do kina i po prostu połowa oszalała, a reszta popełniła samobójstwo po seansie, nie? Tak jak u Carpentera to było, w Cigarette Burns na przykład. Ale no, to nie przejdzie, nie? Taki film się nie wybije, nie? Nie będzie z tego serialu dla Netflixa. A w ogóle co do tego właśnie, czy Netflix może być prognostykiem, to cały czas mam tą wizję w South Parku, jak Netflix ma takie call center, nie? I tam dzwonią po prostu wszyscy. Dzieci z podstawówki dzwonią i mamy pomysł na serial, a oni, dobra, kręcimy, mówcie, co trzeba zrobić. Więc nie cieszyłbym się aż tak, że Netflix stawia na grozę, bo oni stawiają na wszystko. Jakby mają dużo kasy od inwestorów, zobaczymy, co wypali. Ale fajnie, że Nawiedzony Dom na Wzgórzu jest i że takie rzeczy powstają i są to rzeczy jakby z wyższej półki niż standardowa produkcja telewizyjna, no, więc jest nieźle. Mówimy jeszcze, przepraszam, słychać, okej, jakoś miałem wrażenie, że zgasł. Mówimy o popkulturze, mówimy o grozie mainstreamowej i jak tutaj, Dawid, mówiłeś o tym straszeniu ekipy kręcącej Blair Witch Project. Przyszło mi do głowy jeszcze jeden bardzo popularna dzisiaj atrakcja, a mianowicie różne escape roomy i różne jakieś tam, no, nowoczesne, można powiedzieć, salony horroru jakieś, nie mam pojęcia, jak to nazwać nawet, gdzie się wchodzi, no i nie masz pojęcia, czego się spodziewać i cię tam straszą. No wiadomo, że nikt ci oczywiście siekiery w głowę nie wbije chyba, ale ogólnie nie wiesz, czego się spodziewać i z tego, co wiem, no to niektóre z nich są faktycznie, można powiedzieć, dość mocne, że trzeba jakoś fizycznie się zaangażować, gdzieś tam coś przeskoczyć. Trzeba zgodę podpisać przede wszystkim. Tak, kogoś tam odepchnąć i tak dalej. Można powiedzieć, za moich czasów takich rzeczy nie było. Sam nie przetestowałem, nie mam pojęcia, jak to wygląda, ale jednak można powiedzieć, dla wielu ludzi, na wielu ludzi to działa, chcą to przeżywać. Właśnie tym i mają, no, chyba bliższego kontaktu nie można mieć, nie niż z żywym aktorem, z żywym człowiekiem, który próbujecie jakoś tam na różne sposoby gnębić. To jest na pewno zawód podwyższonego ryzyka, bycie takim aktorem w takim escape roomie. Ale tak. Ja brałem udział w kilku takich akcjach, znaczy nie w tych najbardziej ekstremalnych, bo na przykład w Łodzi działała ciemnia i był taki event, że podobno jak ktoś nie przeszedł właśnie w danym czasie, nie uciekł, tylko dał się złapać właśnie w tej ciemni, czyli trzeba było dobrze znać niby jego skład pomieszczeń, a oni tam też zmieniali część tych pomieszczeń, więc tak czy jak było ryzyko, że się nie uda, dość spore, no to podobno związywali ludzi, tak, tam worek na głowę i się leżało gdzieś w kącie, dopóki ktoś cię ewentualnie nie uratował, ale nikt cię nie uratował, bo prawdopodobnie nikt nie przeszedł w ogóle całej tej trasy tam.
A ciemnia, jak nazwa wskazuje, tak tam no, nic nie widać. W środku dostajecie latarkę zamalowaną farbą, że ona świeci tam na odległość pół metra. No i jeszcze wszędzie macie jakieś dziury, tak nie wiem, na ziemi walają się manekiny, więc nawet nie wiecie, jak nogę postawić, żeby się nie zabić sami, tak? A tu nagle ktoś wylatuje z piłą motorową, wprawdzie, znaczy wiadomo, tak, bez tego łańcucha z tymi ząbkami, no ale jednak odpala wam to za głową, no to możecie, nie wiem, wbiec na ścianę i dosłownie już obudzić się w szpitalu na drugi dzień. Ale rzeczywiście tutaj nie ma tej bariery. Jedyną barierą jest to, że, tak jak Aga powiedziała, zawód podwyższonego ryzyka ma się zakaz atakowania aktorów, co jest czasem trudne, bo ktoś was ciągnie, na przykład byłem w takim tunelu a la klimatyzacja, tak, takie bardzo wąskie przejście, no i trzeba było na czworakach się tam czołgać, no i nagle słyszę coś za mną, nie? No to co, jak jestem na czworakach, odwracam się na plecy, żeby widzieć, co tam stoi, no i nagle widzę światełko, tak, że się tam zza zakrętu wyłania, no i widzę twarz w masce, zapalniczkę, no i ktoś mnie za nogę ciągnie i mnie wciąga w tę dziurę, nie? No i tak pierwszy odruch, no to tak kopnąć go butem w tę głowę, no i mówię, no nie, no aktor, tak, i tak nie wiem, co zrobić w ogóle, no bo sytuacja mocno niezręczna, ale z drugiej strony to jest super, że możemy sobie pozwolić właśnie na tak głęboką imersję, tak, w takim, tak, takie wczucie się, tak właśnie w wiarze, że jesteśmy, po prostu przeżywamy to tutaj jeszcze fizycznie. No i ostatecznie to jest bezpieczne doświadczenie, bo są też hasła, tak? Się tam umawiamy, że jak ktoś krzyknie trzy razy jakieś słowo na przykład, to przerywamy zabawę, nie? Więc to znowu cały czas jest bezpieczne. Zresztą zdaje mi się, że chyba nikt z nas poza Dawidem nie szuka faktycznego strachu w horrorze, takiego autentycznego przerażenia, prawda? No tak mi się przynajmniej wydaje. Zawsze jest to w pewien sposób bezpieczne i rozrywkowe, no bo no, przede wszystkim dla mnie no, na przykład horror jest rozrywką, no jak najbardziej. A nie wiem, czy bym się dobrze bawił, jeżeli bym był faktycznie przerażony oglądając film. Ale z drugiej strony, bo to właśnie, to, dobra, wracamy teraz do neurochirurgii, anatomii człowieka i tak dalej. Mamy wszyscy w mózgu takie coś, co wygląda jak migdał, to się nazywa amygdala, ciało migdałowate. No i w momencie zagrożenia to wydziela hormony. No i wydziela właśnie między innymi te wszystkie pozytywne, znaczy pozytywne, adrenalinę, noradrenalinę, trochę endorfin i kilka innych takich rzeczy, które ogólnie w tym pierwszym momencie sprawiają, że przyspiesza nam tętno, tak, że się tam źrenice poszerzają, krew jest lepiej utleniona. Taka ciekawostka na przykład, jeżeli mamy nawet mały pęcherz i ten pęcherz jest pełny, to my tego przestajemy to odczuwać. Ogólnie komfort, tak, właśnie dużo energii, czujemy się dobrze. No i w przypadku prawdziwego zagrożenia to nam ma pomóc przeżyć, czyli właśnie, nie wiem, uciec przed tym, nawet powiedzmy nie mordercą, ale psem jakimś, który nas zaatakował, gdzieś tam przeskoczyć przez ogrodzenie, wejść na drzewo. Ale przy oglądaniu czy graniu, no to nie musimy się aż tak wysilać i nie jest tak, że po wszystkim, tak, my jesteśmy tam obdarci, nagle dopiero widzimy, nie wiem, tam noga rozdarta, tak, bo ogrodzenie miały tam jakieś ostre czubki czy coś, tylko tutaj dostajemy ten pozytywny aspekt, a nie ma żadnego negatywnego, więc wiesz, to nawet przy takiej bliskości tego zagrożenia potencjalnego, to i tak krzywda nam się nie stanie. Tak, ten aktor może mnie wciągnąć w ten tunel, może mnie nawet związać, wrzucić w worek, no ale pół godziny później wypuszczą mnie, czy godzinę później, powiedzmy tak, w ekstremalnej sytuacji i wrócę do domu szczęśliwy, tak, więc i tak ten efekt pozytywny, wartość dodana jest dużo większa niż ewentualne koszta. Ale może to jest legenda miejska, ale słyszałem o takim escape roomie, gdzie kobieta naprawdę zabiła dwie osoby, więc nie możesz czuć się zawsze bezpieczny, bo nie wiesz, czy to aktorzy. Ale może to jest legenda miejska, ale naprawdę słyszałem o czymś takim, że ktoś zorganizował. Myślałam, że na odwrót, że to ktoś uczestnik zabił. Nie, właśnie organizator. Ale może to wymyślone, bo to chyba w Rosji się działo, więc nie wiem, czy można ufać jakby tym, ale możliwe, że były takie. Warto wierzyć. Ale wiesz, możesz iść do Żabki po piwo wieczorem i też nie wrócić do domu, nie? No życie, no ryzyko. A możesz, wiesz, założyć sobie taki escape room, jakbyś chciał kogoś zabić i podtykasz ten regulamin, tak jest napisane, że pozwalam Szymasowi, żeby mnie zabił i nikt tego nie czyta, nie? Jak to regulamin. Ale jest coś takiego jak dobry strach i zły strach i właśnie nie wiem trochę, jak organizm to rozróżnia, bo jednak inne są doświadczenia, nie wiem, w escape roomie, w VR-ze czy przy fajnym filmie, a inne jak jesteś, nie wiem, świadkiem bójki albo gdy widzisz, że ktoś, nie wiem, zginął w wypadku. To jednak nie jest, organizm rozróżnia ten strach, nie jest ci przyjemnie, nie dostajesz kopa raczej, tylko negatywne same doznania. I ciekawe, jak właśnie to, jaki to ma związek, że mózg rozróżnia, że to jest prawdziwe zagrożenie, to nie jest. Wiadomo, że w kinie to łatwo, ale właśnie w VR-ze coraz trudniej jest rozróżnić te dwa rodzaje strachu.
Został nam jeszcze jakiś mniej więcej kwadrans. Chciałem powrócić do tego horroru popkulturowo-mainstreamowego. Jak myślicie, co taki horror w ogóle konstytuuje? W sensie, no wiem, że to jest oczywiście pytanie, na które każdy chciałby znać odpowiedź, ale czemu akurat Stephen King sprzedaje tyle książek? Czemu akurat, no już się przyczepiłem tego The Walking Dead, więc pociągnę. Czemu akurat The Walking Dead załapało? Co mają w sobie te mainstreamowe horrory, że sprzedają się w milionowych nakładach, są oglądane przez miliony ludzi, a rzeczy, które my bardzo często cenimy i stawiamy o wiele wyżej niż wymienione tytuły czy przeze mnie, czy autorów, no nie są tak popularne, pomimo że literacko są no, bardziej wartościowe, ciekawsze, bardziej oryginalne, pomysłowe. No ale to też trochę jest, znaczy z jednej strony, nie wiem, no King nie pisze źle, tak, ogólnie jako rzemieślnik jest dobry. Absolutnie, dobrym, bardzo lubię jego książki, czytam każdą, którą... No właśnie, więc nie dziwota, że ogólnie się sprzedaje dobrze, ale też w tym jest, myślę, sporo szczęścia, tak po prostu trafił na sporą podaż, tak, nie, na popyt spory, na koniunkturę. Wiesz, bo zastanawiałem się po prostu, przepraszam, że ci wejdę w słowo, czy są jakieś takie no-go areas, że jakieś rzeczy nie może być w książce tudzież w filmie, bo ona się po prostu nie sprzeda, w sensie takich, wiesz, mocno horrorowo-grozowych. Znaczy na pewno są tematy tabu, które nie wiem właśnie, dlaczego nie, mamy Bizarro, tak? O którym też będę mówił za tam 2 godziny i Dawid przecież je reprezentuje bardzo mocno u nas w Polsce. No i ono się jakoś nie przebija, no bo jednak jest na tyle specyficzne, że nie trafi do każdego, tak? Właśnie trafi do małej, na pewno procenta, do promila potencjalnych czytelników. No i takie rzeczy na pewno się nie przebiją, ale właśnie coś, co jest, ma w miarę szeroki target, tak? Nie ma dużego progu wejścia, nie jest bardzo hermetyczne i jeszcze trafi też na właśnie duży popyt, no to myślę, że o to w tym chodzi, no bo też mamy na przykład te wszystkie Phantom Pressy, nie? No i umówmy się, że gdyby to wyszło teraz zupełnie, tak bez tej fali sentymentu, pozdrawiam, to by się nie przebiło, mam wrażenie, tak? To by może właśnie tak jak Bizarro dotarło do tam jakichś rzeczy fanów, myślę, że nawet do mniejszej, tak? Przez to, że to nie jest na tyle właśnie kontrowersyjne, ciekawe, dziwne, żeby zaintrygować. Ale że w czasach, gdy się pojawiło na rynku, to był jedyny horror praktycznie, tak, to i tam Amberki, tego typu rzeczy, no to się przebiło, to miało ogromne nakłady. To jest do tej pory w bibliotekach setek osób na Allegro, no potrzebujesz jakieś, znaczy są tytuły, które są niedostępne już, ale większość, wchodzisz na Allegro, 400 ofert, tak, po 4 zł każda książeczka, trafiło na swój czas, tak, na moment, gdy nie było konkurencji i tyle, tak, więc trochę tutaj jednak tego czynnika szczęścia też jest. Tylko zgadzając się jednocześnie, przecież pytałeś o Stephena Kinga, mi się wydaje z perspektywy tych jego pierwszych książek, że on jakby idealnie się wpasował i znalazł zarazem dobrego wydawcę. Oczywiście pamiętamy, że debiutował pod pseudonimem, bywało różnie, dzisiaj no, to nazwisko jest po prostu marką, tak? Dlaczego mamy aż tyle ekranizacji, mamy pana Mercedesa, jedna stacja robi, tak? Za chwilę przecież już mieliśmy popatrzeć zwiastun Cmentarza Zwierząt, więc no to nazwisko się sprawdza. Oczywiście, no, wspominamy Mroczną Wieżę kinową, ale... No, bez przesady. No właśnie, ale no to się sprawdza i ludzie czy czytali, czy słyszeli, czy jakaś inna ekranizacja wzbudziła zainteresowanie, a nie czytali na przykład, to mimo wszystko na to nazwisko pójdą, tak mi się wydaje. Ale właśnie, bo powiedziałem o tym czasie, także trzeba trafić swój czas. No. Mamy Kinga, nie? Niby jest super popularny cały czas, ale zobaczmy, co było z ekranizacjami. Tak na pewno zauważyłeś, że był w pewnym momencie taki spadek w ogóle jakościowy i ilościowy, a teraz nagle znowu mamy właśnie Mroczna Wieża po tylu latach, po tylu przekładaniach terminów, zmianach twórców, jednak weszła do tego kina, tak? To powróciło jeszcze w 2 częściach i to też był jakiś tam spory sukces. Seriali mamy całą masę, właśnie Kessel przecież jeszcze ostatnio mieliśmy. Pan Mercedes teraz już drugi sezon, znaczy właśnie Geralda, 1922 i nagle znowu mamy boom, bo znowu jest ten czas, tak? Właśnie horror się przebija, mamy Netflixa, który inwestuje w twórców i pozwala też na tworzenie właśnie... Geralda przecież by nie powstała, gdyby nie Netflix, tak? Więc jednak też są jakieś zalety, to, że właśnie szastają pieniędzmi, że mogą pozwolić sobie na takie eksperymenty. Część się uda, część się nie uda i znowu jest ten czas, jest boom, jest znowu sukces, no to na tym sukcesie kolejni twórcy chcą się też przejechać, to na zasadzie pozytywnie, także podjechać gdzieś tam dalej, załapać się po prostu na takiego stopa. I pewnie w którymś momencie to nam się znudzi, twórcom też się pomysły dobre skończą, znowu będzie jakiś tam spadek i potem może po jakimś czasie znowu to wróci, nie? Jeszcze już taka jedna ostatnia rzecz w nawiązaniu do tego, o czym mówimy, a mianowicie chciałem wrócić do filmu Dziedzictwo, Hereditary, który no, jest filmem mało przystępnym, że tak powiem. Trudno powiedzieć, że ma niski próg wejścia, jednak jest sukcesem frekwencyjnym.
Frekwencyjnym tak, ale właśnie ja też uwielbiam Hereditary. Dla mnie ten film jest genialny, chociaż w swojej tej najprostszej strukturze, właśnie jako to nowe dziecko Rosemary, nie jest jakoś super skomplikowany, ale masa moich takich nie tyle znajomych właśnie z fandomu, ze środowiska czy z sieci, ale z życia, gdzieś tam z pracy. Ja uczę też ludzi języka, więc mam dużo tych osób na kursach i wszyscy tacy postronni widzowie mówili mi, że to jest beznadziejne, że gorszego filmu dawno nie widzieli i tak dalej. Odbili się od niego po prostu jak od ściany. Więc tak jak mówisz, próg wejścia może, znaczy, że nie znam te próg wejścia, bo próg wejścia nie jest wysoki, ale do interpretacji, tak? Trzeba jednak mieć jakąś tam wiedzę, trzeba właśnie poczuć się też jakoś zaintrygowanym, zafascynowanym, jakoś może siedzieć w tym horrorze, żeby docenić na przykład to, co Agnieszka powiedziała, że on strasznie nietypowy. Ja myślę, że większość osób, które z ulicy wejdą na film, nie zauważą tego, że po pierwsze nie ma jumpscare'ów, po drugie, że nie widzimy potwora, tylko widzimy, mamy w kadrze zazwyczaj twarz bohatera, bohaterki, tak? I przerażenie widzimy. Swoją drogą to właśnie tak ci wejdę słowo, w Nawiedzonym jest ten sam motyw wykorzystywany, że dużo jest scen, kiedy najpierw długo patrzysz na twarz aktora, a dopiero potem wjeżdża jakby powód tego, co widzisz na tej twarzy. No właśnie, ale my wszyscy tutaj obejrzeliśmy, przeczytaliśmy, ograliśmy, nie wiem ile, kilkadziesiąt tysięcy, tak, pewnie w sumie, horrorów, no i my to widzimy, ale dla przeciętnego widza to nawet nie będzie smaczek, tak, w ogóle nie zwróci na to uwagi. To jest smutne, że takie dzieła, które nawet w takich właśnie detalach są wybitne, mogą przejść bez echa, czy odbić się. To nie jest smutne, to jest normalne, nie? Nigdy jakby coś, co jest artystyczne, nigdy nie było doceniane przez tłumy. Ja myślę, że z dziedzictwem jest ten problem, że o dziedzictwie po obejrzeniu tego filmu należałoby trochę poczytać, a to nie jest coś, do czego ludzie z ulicy są przyzwyczajeni. A co do sukcesu jeszcze, Bartek, bo tego dotyczyło pytanie w sumie, myślę, że trailery tutaj jednak, zwiastuny zrobiły robotę, bo na etapie zwiastunów wszyscy ludzie, którzy je widzieli, z którymi na ten temat rozmawiałem, byli zachwyceni i zafascynowani tym filmem, a potem niestety ta część się odbiła. Jeśli chodzi o dziedzictwo, to jest to bardzo specyficzny przypadek, bo to jest reżyser, który uwielbia horrory. Ma coś z głową, co można zobaczyć po jego jakby mikroformach, które są na YouTubie, że on ma fiksację na tematy konfliktów rodzinnych. Jednocześnie on nakręcił jakby psychodramę, która nie korzysta z oczywistych chwytów. I ten film jest, on się bardzo odróżnia od współczesnego horroru, ale jest trochę w stylu wytwórni filmowej, w którym powstał, czyli A24. I ja na przykład oglądam wszystkie filmy od nich, bo oni robią głównie takie właśnie artystyczne horrory i bardzo mocne obyczaje. No ale to nie są rzeczy, które przekonają jakby takiego człowieka, który chodzi sobie na horror w Halloween. To nie ma szans. Frekwencja była niezła, ale i tak chyba 5 razy niższa niż Zakonnica. Więc fajnie, że ludzie poszli. Źle, że skrytykowali w sieci, bo jakby to nie dla nich. Ale no jest to na tyle specyficzny przypadek, że nie wiem, na ile można powtórzyć sukces artystyczny tego filmu w najbliższym czasie i kto by miał to zrobić poza tym samym. Artystyczny czy komercyjny? Ten komercyjny on jest względny, bo to jest powiedzmy 80 milionów na świecie zarobionych. To jak na, nie wiem, no, cykl Obecność, to już jest ponad miliard wszystkich tych filmów, więc jednak dużo wyższe. Ale tutaj w przypadku Hereditary to jest przede wszystkim sukces artystyczny i takie prowadzenie aktorów, które mnie najbardziej do siebie przekonało ze wszystkich filmów grozy w ostatnich latach. Że jakby wierzyłem aktorom i wierzyłem reżyserowi, że on jest zaangażowany, bo sprawa dotyczy jego osobiście. Można w wywiadach trochę o tym poczytać, chociaż on jakoś unika tematu. Mówi, że coś mu się trafiło w życiu, ale nie będzie o tym mówił. I no to jest film taki właśnie, co się czasem zdarza. Osobisty, udany, z dobrymi aktorami i dla ludzi, którzy lubią grozę filmową, to do nich to jakby przemówi, ale dla przeciętnego widza będzie ciężko. No, nie będzie to jego ten do przetrawienia łatwa rzecz.
I właśnie mówisz, że nie wiadomo, kiedy będzie kolejny taki sukces. Ja się zastanawiam, chociaż to może Adrian powinien się wypowiedzieć, jak to będzie z Suspirią, nie? Bo pierwsza Suspiria Argento też była jakoś tam estetycznie, artystycznie, audiowizualnie wyjątkowa, a teraz ta nowa, to nie będzie zwyczajny remake, tylko nowe podejście do tej fabuły. Trochę właśnie nie wiadomo, czy dobrze, że sięgnięto po to, bo reżyser ma swój styl i w trailerach pokazał, że to może być wyjątkowy film, ale właśnie premiera w Halloween, pójdzie na to kilkadziesiąt tysięcy ludzi z przypadku, ludzi, którzy po łódzkich kinach, mogę powiedzieć, na przykład przychodzą z golonką zawiniętą w folię aluminiową i otwierają ją i sobie wódeczkę polewają do szklaneczek, tak? I jedzą golonkę grillowaną w kinie. Nie będę bluźnił, bo tak? Jest panel transmitowany. No i właśnie recenzje pewnie... W jakim mieście, że mieli golonkę? W Łodzi, tak. Aha. Ale nie, i wiecie, jakie będą opinie, no wtedy na IMDb, czy na, znaczy na Filmwebie, powiedzmy, tak? Wiadomo, że będzie pewnie masa jedynek, no bo tacy ludzie raczej nie docenią, nie? Znaczy ja właśnie tego się boję, dlatego że, tak jak wspomniałeś, premiera jest w listopadzie, ale już 26 października mamy pokazy przedpremierowe. Prawdopodobnie w Multikinie są te pokazy w ramach maratonów filmowych. Już jest pewne, że Suspiria będzie puszczana jako pierwsza. Więc niezależnie jaki pójdzie target, czy właśnie młodzi, czy wszyscy, no to wiadomo, posypią się, może nie jedynki, ale pierwsze właśnie jakieś takie negatywne reakcje na, przypomnę, właśnie i dziedzictwo, czy chociażby z 2013, coś za mną chodzi, też pierwsze opinie nie były za dobre, tak, że coś się dzieje powoli i tempo się rozkręca. A jak będzie z Suspirią, no mam nadzieję, że no jest w przypadku tego reżysera, jest jego styl, mocno nawiązuje właśnie do Argento i tej pierwszej przecież Suspiri, czyli odgłosów, trochę baśniowości, trochę właśnie wokół tego tematu czarownic. W przypadku tej nowej, no to właśnie powoli się rozkręca, ale właśnie, warto. Więcej nie mówiąc. I do Polańskiego, i do Coppoli, tam jest tych nawiązań bardzo dużo i ostatecznie jesteśmy, nie wiemy, tak, no bo to jest tylko zwiastun, tam te, nie wiem, minuta, dwie czy coś, ale w filmie może być nawiązań naprawdę masa do klasyki i też do tej klasyki, powiedzmy, bardziej wysokoartystycznej, tej takiej, znaczy, o Boże, mówię o filmie, więc w sumie tej drogi autorskiego, tak? Dobra, no to ode mnie to by było na tyle. Zaraz was zwolnię na przerwę, chyba że ktoś z państwa jeszcze chciałby coś dorzucić albo zapytać dyskutantów. A jeśli nie, no to da się ich pewnie gdzieś tutaj jeszcze spotkać. Dzięki wielkie wam za spędzenie ze mną tej godziny z Hakiem, no i nie tylko ze mną. No i do zobaczenia, tak? Jeżeli macie jeszcze jakieś panele, to proszę zareklamujcie się. I na pewno nie przyjdę. Powiedzcie mi, których salę mijać. Nie, jeżeli coś dzisiaj jeszcze macie, dajcie znać. Teraz jest wasza szansa na to. Za pół godziny Bizarro na trzecim piętrze. Za pół godziny, czyli o 16:30. Czyli za 40 minut. No to tak. Ja mam o 17:30 na drugim piętrze w akwarium, tak to się nazywa, o Shirley Jackson. Czyli wszyscy dzisiaj biegamy między drugim a trzecim piętrem. Dziękuję serdecznie. Dzięki wielkie. Smacznego, bo teraz obiad. Trzymajcie się, hej.